Cześć, witajcie. Właśnie chciałem nagrać dla was bardzo, myślę, ciekawy film. Było dużo pytań, czy coś takiego w ogóle zrobimy. Ale zaczyna padać deszcz i chyba nic z tego nie będzie. Kosimy na dwa. Właściwie to zaczynamy, ale no, kropi coraz bardziej i chyba będzie lipa. Zobaczcie sami, już pada. Chmury idą. Filip oczywiście nagrywa filmik taki z zewnątrz. Dronem miał być plan nagrać też, ale no widzę, że to chyba ani koszenia, ani drona, ani nic. Niedobrze. A tak czekaliście, no. Ja chyba jeszcze bardziej. Ale próbujemy, póki co jeszcze się nie poddajemy. Łączę mocarnię. Myślę, że będzie mnie dosyć dobrze słychać, bo kabina nowego typu w Bizonie jest dość jak na tamte czasy. Myślę, że cicha. Dwójeczką jedziemy. Kombajnisty na pewno nie zrobię, no bo jestem za wysoki. Bez kamery w tej kabinie po prostu taczę głową, a z kamerą no to już będziecie uderzać tam tylko i nic z tego. Gosimy owies. Wydajność w sumie jeszcze nie wiemy jaka jest, bo to dopiero takie początki. Na pewno nie za ciekawa wagowo. Objętość jest, ale z wagą strasznie. Nie chcę też za bardzo zwalniać tutaj Lexiona, no bo wiadomo, no kombajn porządny to ma kosić hektary, a nie tam się bawić, ale dobra. Ciśniemy bizonka bujeczką. Owiec nie za ciekawy, no wysek biały, cały, słoma jedynie w miarę żółta, ale ziarno jest tragiczne. Tak to już wykosiliśmy pszenżyto. Wydajność około 6,5 tony, jęczmień już wcześniej mówiłem, 7 ton, no to w miarę przyzwoicie jak na takie coś, także nie narzekamy, a z owsem no to jest zawsze, jak brakuje wody, no to jest to samo. Jarę zboże to na pewno nie będzie tej wydajności, dlatego przechodzimy na oziminy bardziej. Kukurydza z boku, tutaj będzie właśnie ten słynny ubór, który tam nagrywaliśmy kilka razy. No to jest tragedia. Jakaś tam komisja suszowa u nas była. Nie wiem co z tego będzie. Coś tam mają niby zapłacić za te susze, ale no nie wiem. Jeszcze ostatnio przyszły takie trochę graty. W sumie nas ominęły, ale tak sąsiednie wioski to troszkę kukurydzy było pociętej. Chłopaki zgłaszali już, kto miał ubezpieczone. Odszkodowania będą tak na kukurydzy do 20%, nie najgorzej. Czasami zboża tam słyszałem jakieś 30-40% zbicia, ale no tak to wygląda. A tutaj owiec to tak położony jest troszkę przez deszcz. Gradu u nas nie było. Ziemniaki z lewej strony, wczesna odmiana jest Lord, także to ona już też dochodzi, już kłęciny są zapnięte. Mamy deszczownię, ale no jest tyle zajęć, że nie było nawet za bardzo czasu, żeby to podłączyć, wszystko podlać. Podlewaliśmy łąki, bo potrzeba paszy dla krów. I tak to wygląda. A tutaj troszkę zostawiliśmy taki dołek, bo jest zielona słoma, jeszcze zielsko, jakiś oset, bo to takie bagienko i no nie będziemy tego na razie kosić. Zobaczymy. Ja myślę, że ucieknę tutaj od Lexiona, niech sobie pan Zygmunt tam przejedzie poprzeczkę, a ja pojadę dalej. Machnę, żeby nie stać, bo deszcz ma padać, no to lepiej to przycisnąć. Może i dobrze, że na dwa kombajny. Zawsze to coś tam szybciej, aby tylko jeden drugiemu nie przeszkadzał, nie? O, kolejny są, trochę skacze. Ale header amortyzowany to jest przyjemna jazda. Nowego typu Bizon
87 rok, także amortyzacja jest już na sprężynach, starsze miały amortyzatory gazowe. Dobra. Nie kosimy generalnie bizonem u siebie, tak tylko jakieś tam najmniejsze kawałki, bardziej w sumie jeżdżę po usługach, takie słabsze zboża i właśnie też małe kawałki. Choć w tamtym roku kosiłem kawałek 30 hektarów w dwóch kawałkach. No tylko, że zboże było nie za mocne, no to wiecie. To można coś tam popróbować sobie. Póki co nie pada, zobaczymy. Jak już tu jesteśmy we dwóch, no to trzeba cisnąć, wykorzystać to, no bo tak się nie zdarza, żeby nagrywać, znaczy nagrywać, nagrywanie swoją drogą. Może wykosić na dwa kombajny, tym bardziej bizon z jakimś tam lepszym, nie? A tutaj, jak już się przyjechaliśmy, to działamy. O, tutaj troszkę wyższy ten owiec jest. To nie znaczy, że będzie więcej plonu, bo to poszło w słomę, a wiecha widać taka nie za ciekawa. Wokół kukurydza, kwiat wypuszcza, a jest dopiero, ja wiem, gdzieś tak z 1,5 metra wysokości. Sam się zastanawiam, jak będzie mnie stąd słychać, ale myślę, że nie najgorzej. Jak z Ursusa było w miarę, tutaj jest na pewno ciszej. Też możecie później znowu mi pisać, że co ja ten przyspieszacz tak szarpie, że urwę. No tak powiem wam, że od początku, jak się urodziłem, ten kombajn u nas jest i tak zawsze działał ten przyspieszacz. No tak trochę trzeba go dusić, no nie wiem, na pewno tak nie powinno być. Ale no działa póki co, myślę, że też nie ma sensu jakoś tego tam rozgrzebywać, bo to nie wiadomo później co będzie. Zawsze to chodzi. Pozasypywane mamy wszystko przężytem, jeszcze nie wywiezione, także nie wiem na co będziemy sypać, tym bardziej, że dwa kombajny, no to zawsze tego zboża też trochę więcej ukosimy. Ale coś tam dziadek ma przywieźć, zaraz te szóstka stoi z przyczepą, a wszystko co duże zasypane, no i tak to jest. Widzę, Filip coś tam szuka, być może do drona się przymierza. Po gałęziach widać, że wiatru chyba już nie ma jako takiego. Dobra, uciekamy. Na razie jest dobrze. Dobrze jest, tylko że przyczepa prawie pełna. Jeden zbiornik Lexiona pełny, ja jeszcze nie sypałem. Dopiero mam tak do pręta tego takiego, który ściąga zbiornik. Dobra, trochę wolniej. Nie rozpędzamy się. Ogólnie fajnie to wygląda. Takie śmieszne uczucie. Bizon i Lexion. Pokos mniejszy, choć z daleka tak jakoś się bardzo nie różni. Będzie ciekawie prasować. Tutaj duży, tu mały. Ciągnij sobie odpocznie prasa. U nas właśnie jest ta możliwość, że można kosić czasami na dwójce, jeśli to zboże jest słabe. No bo tak jak już te mocne zboża, gdzie tam wydajność ponad 8 ton bizonem tego, to ja nie widzę, oj, ciężko. Jedynka, najniższy przyspieszacz jaki się da i to jest mało, to jest już nie taki kombajn na takiej wydajności. Zepsuję teraz mu GPS-a, bo w ogóle Lexion jest na pełnym GPS-ie, jak dobrze już niektórzy wiecie. Nie wiem, no wątpię, chyba nie ma szans, żeby to za mną jakoś tam sobie dał radę. O, telefon mam, ale dobra, na razie. O, położone, muszę zwolnić, bo trochę go tutaj przybawiło. Sprawdzaliśmy z tyłu pod pokos, no to tak troszkę zostaje ziarka, ale to jest takie no, drobne, bo
bo to nic z tym nie zrobimy, po prostu kombajn wyrzuca lekka plewka i, no i tak musi być. Filip tam w międzyczasie też zawsze kontroluje, jak gdzieś chodzi po polu, nagrywa, w razie czego da znać, gdyby coś tam, no różnie, sito się przestawi, wiatr to raczej nie, ale sito się może przestawić w bizonie, to jest możliwe. Nie wiem, dochodzi mnie, dochodzi, ale czy tak po prostu już dogania, czy już zwolnił? Szkoda, że dronem nie możemy nagrać. Jeszcze położony, ale dobra. Będziemy prasować małą kostkę, to podejrzewam, owsiankę, także może i lepiej. Niektóre pokosy będą właśnie w bizonie, także Sigma sobie z tym dobrze poradzi. Dobra. Myślę, że chyba przepuszczę go do przodu. O, może sobie właśnie pojadę z tyłu, jakiegoś snapa nagram. Niech jedzie, bo to szkoda czasu. Zabawa zabawą, ale może wygosić trzeba. Właśnie nie bardzo chce się wyłączyć keter, bo wymienialiśmy ostatnio pas. Troszkę jest taki jeszcze spasowany, by trzeba było poprzestawiać te osłony, które go tam naprowadzają. Tak się turla, no niedobrze, ale no na razie to do niczego nie przeszkadza tak naprawdę, kwestia tam gustu i tego, że to wszystko chodzi na pusto. Dobra, jedziemy. Rura. Takiego czegoś to jeszcze nie było. Mamy teraz zamkniętą kabinę, także jest fajnie. Chociaż trochę czuję już gorąco. A dobra, zaraz wrócę do tematu. No tutaj trzeba ładnie zacząć. A ja kurde, nie włączyłem. Widzicie jak to myli, także chyba trzeba zrobić ten porządek, bo człowiek się zagapi, header nie chodzi, tylko się turla. No to widła, wolniej, wolniej, no wszystko dobra. Także o czym ja mówiłem? O wentylatorach. Oryginalnie tutaj są dwa nawiewy, które niewiele dają. Dziadek założył tutaj takie od siebie właśnie zwykłe wentylatory, które się najlepiej sprawdzają. O, ale myślę, że też na pewno szum większy jest od. Dziadek od nowości praktycznie większość, no wszystko dziadek tym kombajnem kosił. Mało kto tam wsiadał na niego. Myślę, że ja to już chyba po nim będę drugi pod względem liczby hektarów wykoszonych tym kombajnem. Trochę nim wykosiłem już. Tylko w tamtym roku 60 hektarów. To jest jak na te czasy na bizona to trochę jest. Bęben huczy. Właśnie trzeba zwolnić. Dobra, mamy stojący, teraz na pewno będzie lepiej. Zrobił mi sobie snapa. Ciekawie to będzie wyglądać, żebym tutaj nic nie narobił. Szybciutko. Troszkę mi uciekł, ale dobra, dobra. Kurczę, z telefonami, no. Znowu mi dzwoni, nawet nie mam jak teraz zrobić. Dobra, na razie to odstawię. Cały czas mam w uchu tą słuchawkę Bluetooth, pomaga mi to dużo.
dużo lepiej słyszę na pewno. No i ta wygoda jest, że ręce są wolne, mogę robić co chcę. A robota nic nie robi, a ja rozmawiam przez telefon. Dobra, sypanko, także myślę, że póki nie ma przyczepy, kariery nie zrobimy, bo ja już zaraz też będę miał pełno. Chociaż jeszcze troszkę do okienka dochodzi ziarno, ale tutaj z Lexiona drugi pełny zbiornik chyba nie wejdzie na przyczepę. Ale zawsze jeszcze możemy chwilę jechać. Zawsze to przed deszczem możemy coś tam zdążyć. Ale dobra, także ja na chwilę skończę, zobaczę tutaj jak sytuacja. I jeszcze może później coś się odezwiemy i pokażemy z zewnątrz jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, deszcz popadał nam trochę mocniej, ale udało nam się skończyć ten kawałek tutaj. Pojechali chłopaki na kawę, ja tutaj pilnuję maszyn, bo myślimy, że jeszcze może ruszymy, ale widzę, że znowu zaczyna kropić. I lipa. Podjechałem sobie tak zobaczyć, porównać bliska. Przyczepę mamy też nieskończoną, jeszcze jedną kolega nam robi. I tak się nie wyrobił jeszcze do żniw i tak na szybko przyciągnięta, jeszcze taka rozbebeszona, nie pomalowana. A tak tutaj te dwa Lexiony wyglądają. W sumie nie wiem czy wiecie, że Bizon jest wyższy ogólnie niż Lexion na przykład taki, no ogólnie. Wysoki kombajn dość, bo ma tą kabinę tak wyniesioną. Choć cały jest tam troszkę niższy, ale za to ta kabina jest podniesiona. Bo kiedyś pod wiatę taką jedną sobie musieliśmy coś tam przymierzyć i tak przy okazji kombajnu chodziłem i porównałem później. I Lexion stał, mówię, kurczę, on jest niższy od Bizona. A pokosy takie, w sumie jakoś nie widać tej różnicy, jak mówiłem. Ciekawie to wygląda, na pewno. Dobra, myślę, że to nie będziemy nic tu już kombinować bardziej. Czekamy chwilę jak sytuacja. Jeśli będziemy kosić, no to jeszcze dogramy trochę ujęć, ale to już zobaczymy. W razie czego mamy już coś tam do zmontowania. Także trzymajcie się, cześć!